Elo, siemandero, Gracicki Vegetarian. Witam serdecznie w kolejnym fazie naszych potyczek ku wyłonieniu drużyny przeciwko Mefiu. Właśnie zabieramy się za meczyk, który zagramy sobie 2 vs 2. Finalnie miał być meczyk prezentacja zawodników, ale nie wiedziałem, jak to w sumie kąsnąć, gdyż nie ma jak zagrać, zawodników będzie 3, nie ma jak zagrać 2 vs 2 według siebie, czyli na swoich znajomych, da radę zagrać tylko 2 vs 2, a też ja wyjeżdżam na Good Game do Warszawy, prawdopodobnie ten turniej, dlatego też nie będę w stanie nagrać tego w sobotę, nagrywam to teraz i stwierdziłem, że wezmę osobę, która aktualnie otwiera tabelę i z tą osobą zagram ja w dwójkę vs 2 innych przeciwników, właśnie na PvP Pro. Ale co tu do PvP Pro, to oprócz tego chciałbym wam powiedzieć, że jeśli chcecie, to możecie sobie tutaj pyrkać, możecie zdobywać sobie coinsy za te meczyki, jak widzicie, są wejścia free, są wejścia również za coinsy, jak widzicie, są też piątki, jak macie pewną piątkę, macie wejście za free, możecie sobie ugrać meczik, zdobywać coinsy. Oczywiście też macie turnamenty, w którym możecie brać udział, wszystko widać chyba na stronie, operuje się tu głównie tymi 4 zakładkami. Potem końcu trzeba sobie wymieniać na sklep, który jest ciągle aktualizowany, są jakieś koski, karabiny, nie karabiny, stickery, case'y i inne takie inne ciekawe rzeczy. Dobra, w mojej lidze aktualnie prowadzi, jak patrzę tam, Ewisz szorkiem tam się wyprzedzają co chwilę. Obu z nich kojarzę, 1120, ale najebał, turnament zagrał, ile się headshot, no ładnie, patrzcie, 864, 1124 kila, 864 headshoty, także jest oporowy zawodnik do walki z Mefiu, myślę, jeden z nich, bo drugi tutaj aspiruje również, też ładnie, mniejszy headshot percentage, ale nadal ładnie, weźmiemy, kontaktujemy się z Ewiżem, weźmiemy go na giereczkę i będziemy sobie montowali jakieś 2 vs 2, co się zaraz będziecie widzieć, a ja przypominam, że od poniedziałku, bądź nawet jeśli się uda kąsnąć, to od niedzieli startuje kolejna faza eliminacji, też wybieramy dwóch do drużyny głównej i trzeciego jako rezerwowego, na przykład na dzień dzisiejszy, na stan dzisiejszego dnia do głównego wchodzi Ewiż i Szork i Trinki, ale nie sugerujcie się tym, co jest na filmie, sugerujcie się tym, co jest na stronie, w ligach, czyli te 3 osoby, które po prostu zajęły pierwsze miejsce, wchodzą do drużyny i kolejną trójkę będziemy wybierać w następnym tygodniu. Wszystkie info znajdziecie dokładnie na Facebooku, jeśli liga wystartuje, hasło do ligi i tak dalej. Także nie bójcie żaby, tylko po prostu obczajecie tam Facebooka. Mój Facebook chyba każdy zna, kto nie zna, no to jest w profilu, nie w profilu, przepraszam, w opisie tego filmu. Dobra, ja idę namierzyć Ewiża i idę kombinować jakieś tam 2 na 2 właśnie z nim. Mam nadzieję, że mnie kernie, chyba się nie wkurwie, się przegra mecz. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, Ewiż został namierzony. Cześć, Ewigę. Cześć, powiedz, chamie. A, siema. Ale zawias. I powiedz, jak się wymawia twój nick będzie, nie wiem. Zaraz ci widzę parę razy już to. Ewiż, tak? Ewidzi, albo Ewiż. Ewiż, Ewidzi? No, problem. No, połamałeś mi język. No ogólnie byliśmy do wniosku, że Ewiż no, ma większe doświadczenia w tej stronie, dlatego on sklei meczyk, bo jak widzicie, moja ilość gier tutaj nie powala, moje elo również. I powiedz mi, jak mnie zaprosi, to gdzie to wyskoczy? Bo ty już 2 vs 3 grałeś, nie? Mhm, dobra, już cię zapraszam. Jakieś mapki, banowanie, wiecie, tu profesor. Dobra, wysłałem. Okej. Okay. Tylko wiesz, musisz karnąć, bo ja warzywo, dzisiaj 0 rozgrzewek, żadnych nic. No zobaczymy. Nie było czasów. Ciężkie życie, wiecie. Po pierwszych 5 meczach dzisiaj myślałem, że wyjdę z siebie. Bo wszystko przegrałem. No to chyba opuszczasz tam ligę 101. A to tylko pierwsze 5 meczów było, spokojnie. Game restart. A te mapki będą banowane, tak? Czy jest tak, jedna? Tak, zaraz. Dobra. Za 10 sekund. Powyzywam ich na czacie? A ten, a tam jakiś turniej chyba pierkałeś, widziałem w ligach, trzeba wsiadłem w twój profil i tam, że jakiś turnament jeden. Jeden grałem tylko, ale to jeszcze tego, 2-3 miesiące temu. No, aha, czy już wcześniej. Czyli poleca stronę, mówisz. Tak. Lol, czemu loluje mi tu kolega? Lol. Mom. I'm on Twitch. Od Twitcha nie, ale... Wiesz, że musisz karnąć, nie? Bo ja mówię, ja warzywo czuję. Znowu bez rozgrzewki, znowu mnie wyzywać.
graczem Tychawie. Jak ty grasz? O kurde, na moda gramy. No nieźle. Co ty gadasz? Aha, bo to nie trzeba w primejdzie dołączyć, tak, na te dwójki? Tak, no nie trzeba, nie Dobra, trzeba. No to jak moda, to uwali na pyrę trzeba, oporowo. Którą mapę chcesz? Ja widziałem, że tam M4-1 już grałeś. No, no to już tam, jak wolisz, stary, jak ty wygodnie, bo to ty będziesz postacią, wiesz, strzelającą. Ja to jestem tylko statysta, jak zawsze w sumie w CS-ie. Mam nadzieję, że tak nie będzie w teamie ogólnie, że będziesz takiego warzywa odpierdalał. Ale powiem ci, że te mapy Logitech, co są w tym turnieju dodane, to modeli w ogóle nie widać. Mówisz? I ja musiałem sobie pociemnić na maxa CS-a. Aha, bo ja mam rozjaśnione na 2-2. Czekaj na chwilkę. Połączyło mnie. Ty, na co tu gramy? A, wszystko jest tu? Tak, wszystko. Ty. Patrz, on ich bije, a ja będę tylko strzelał tak. Chwila, bo muszę chyba siedzenie postawić lepiej. Dobra, dobra. Ty, a tu jest jakiś system rank ogólny, że tam, wiesz, dobiera nam pod jakieś elo czy coś, czy na razie? No, no, tak, ale nie, jak to jest 2 na 2. Mi podbiera na przykład te już drugie najlepsze rangi i mi wyszukuje co drugi mecz tych samych przeciwników. Aha, no, w ten sposób. No nie ma tylu graczy. Elita tego, PvP Pro jesteś. Nie, elita jeszcze nie, supernowa, to jest przed tą elitą. Czy walczymy? Dobra, tak, gramy. O kurwa, że ja dostałem ty. Ty, patrz, patrz, moderatora skosnąłem. Jest po tej samej. A jest jakieś takie... na kutasa, że wiesz, rushują hamsko albo coś? Czasem tylko. Ja mówię, bardziej kampią w miejscu. Tam dam wiesz. Dwóch na lewo. Ty. Ale wychyliłem na dwóch bez sensu. Ty, patrz. Biorą nas. Jeden. To samo chyba. Prawa jest chyba, no. Minus 26. Prawej. Co? Cheater! Report! Halo! Co wcisnął? A ty jak grałeś u Lecha, nie? W teamie na... jak mieliśmy turniej wcześniej? Tak. Streamerów. A tam warzywo szło totalne. Ty, ale ten jest lepszy ten mega darek, nie? Niż ten poprzedni, tak, tak mi się wydaje. To może dobrało pod elo. Prawo jedno. Jednego dobrego i warzywo. I góra ci idzie jeden. O kurde, co walą. Ty, ale to ci nie liczy do ligi, nie? Ja bym ci nie zjebał rankingu. Nie, to nie leci do ligi. Pierwszy? No, paniak wyjaśnione szybko. Bo patrzyłem z tym, z kolegą. To tylko leci jeden na jeden. A to wszystko wiadomo. To na przyszłość wiecie, bo liga startuje jak wspominałem. Ale ham, prawa. Ty nie no, w sumie tam też coś daje, hopok. A jeszcze wiesz, mam taki syndrom nierozruszalnej ręki, taki. Nie wiem jak to nazwać. Lewo dziś go słyszę. Góra jest lewo. Co daje? Ty, mam nadzieję, że on nie będzie z Lefiem grał. No chłopaki tu mówili, że jest ten jakiś kurwa Grzesio. Jest 80 prawo. Co montuje przeciwników? Grał Michał Graczyk, proszę państwa. Michał Graczyk, taki mały klaczyk. Znowu prawo. Oboje? Nie, nie. Aj, obok. Obok dynki. Ktoś mnie tu denerwuje już na tym fitesie, mi pika. Lewo na dole. Góra pewnie, nie. Dobrze, walczymy, nie poddajemy się. Ogólnie mówię, przed meczem, przed zmefiem będzie rozgrzeweczka. Środek jeszcze, środek. Już nie miałem jak. Będzie rozgrzewane, będzie trenowane, teraz po prostu mi czasu jest, dlatego tak, do rozgrzewki.
A to ham. Ty, co to jest? Jedno HP, drugi 15. A. Nie fula mieli oboje. Może usiądę lepiej inaczej. A to gnoje. Nie no. No nie chciałem przeszkadzać. Kurde, sadzą. Moderator, cheater zaraz wzywamy. Tak. Brawo, jeden. To już bo w ogóle było takie ważne zagranie, że aż wstyd. Jezu, od lewej. Ty, no ale oni oboje dają, a. Z prawej gdzieś był. Ej, nie stresuj się. Nie stresuję. Bo zaraz powiedzą, że na cheatach to wbiłeś te punkty. Ten to nie nam kuta się u góry. Jezus, 92 ten, ten trzeci, co jest u ciebie też, nie? Nie, czwarty teraz, ten wrzeciem. No on też admina wezwał na serwer. Dobra. Zdarzają się takie asy, mówisz? No. Ty, no ale ham tu. Co za hamy? Nie wiem, to... Bez rozrzewki tak ciężko, no. Ale patrzcie, trzymam poziom. Ej, widzicie jaką masz rangę? Globala. Patrzcie. A ja nie, a 7 frag mam. Góra. 20. Ale już spanikowałem. Prawie. Koniec? Dobra, Ewis, dzięki. Było miło. No, dzięki. Szkoda, że przegrana. No ale do równego globalowi z poziomem. Mniej więcej tak będzie, mniej więcej tak. Tak wyglądają tutaj 2 na 2. Ja zapraszam do łapkowania, udziału oczywiście w drugiej fazie, bo druga faza zbliża się w poniedziałek prawdopodobnie, może być w niedzielę. Poczekajcie na za infem na Facebooku. Teraz się z wami żegnam, siemanko, cześć, Ewisz. No siema, siema. I tam montuj więcej, trenuj, bo wiesz, ja warzywna ranga, a tyle fragów, co ty prawie, to wiesz, to rewelacji nie ma. No nie. Ale bo przykro się zrobiłem, jak powiedziałem, a ze mnie kutas. Dobra, idę, więcej punktów, nie, no elo.